To była rewolucja, za którą pan Andrzej Dębiński dostawał ogromne nagrody na Zachodzie. W Polsce chciałem zrobić to za darmo. Początek lat 90. jeszcze mało kto zna słowo komputer. Andrzej Dębiński organizuje pierwszy polski internet, technologii, która działała na każdym, jak to się wyraził, drucie. Nie wymagała linii dzierżawionych, była szalenie tania. Jakie były dalsze losy tej wielkiej szansy dla Polski, szansy rozwoju i skoku cywilizacyjnego? O początkach polskiego internetu, o ogromnym zmarnowanym potencjale możliwości porozmawiam z polskim automatykiem, matematykiem, wykładowcą, wydawcą, wynalazcą, twórcą i producentem inteligentnej elektroniki dla francuskiej armii, producentem systemów sterowania dla rakiet meteorologicznych we Francji, panem Andrzejem Dębińskim. Bardzo miło. Dzień dobry. To jest program Otwartym Tekstem. Ja się nazywam Ewa Stankiewicz. Zapraszam. Studiował pan na Politechnice Śląskiej. Ale studiowałem jednocześnie kilka wydziałów, i matematykę, i trochę ekonomii. No. W latach? W latach 60. energia mnie rozpierała. I w latach 80., to znaczy stan wojenny zastał pana we Francji, w Paryżu? Tak, wtedy wykładałem właśnie metody numeryczne i matematykę stosowaną. I gdy dowiedziałem się, że wybuchł stan wojenny, to był naprawdę pierwszy gest, rzucić tą pracę, jechać i działać. A miałem co rzucić. Jako profesor obowiązkowała mnie praca tylko 3,5 godziny tygodniowo, więc niedużo. A pensja no kilka tysięcy dolarów. Czyli było to coś do stracenia. I muszę powiedzieć, że to wszystko, zrezygnowałem z tego wszystkiego, bo dla mnie Polska była ważniejsza. Może niektórzy będą się uśmiechać i nie wierzyć, że tak jest, ale tak było. I? Przyjechałem do Paryża. Bo usłyszałem... Do Paryża czy do Polski? Do Paryża. No bo to mówimy o stanie wojennym, 82 rok. Tak, ale mówi pan, że miał pan dobrą posadę na uniwersytecie. Tak, ale to było za granicą, bo ja wyjechałem w roku 80, jak był początek przemian i można było w końcu wyjechać. Wtedy dużo ludzi po raz pierwszy dostało paszport, między innymi ja. Pan ma dobrą posadę we Francji i co, pierwsza myśl, żeby wracać do Polski? Nie. Pierwsza myśl, żeby pojechać do Paryża, bo w radio podało, że komitet powstał jakiejś Solidarności. No, to była sensacja. Jakiś komitet, no to jechać do Paryża. Bo pan poza Paryżem ma, jest tak, w Grenoble. W Grenoble jeszcze za granicą, na innych kontynentach też wykładałem. W związku z powyższym, pierwsza rzecz, jechać, walczyć do Paryża. Jak przyjechałem do Paryża, już tam się zawiązała komórka Solidarności i starałem się jakoś, ale jakoś do mnie to po prostu w sposób pracy mnie, ja, no każdy może działać tak jak chce, ale ja jestem jakby no synem więźnia politycznego, żołnierza niezłomnego. I wiem, co to jest dyskrecja, wydajność. I w systemach totalnej jakby ingerencji różnych służb wydawało mi się, że jeżeli coś trzeba zrobić ważnego dla Polski, to trzeba być jakby poza zasięgiem tych sił czarnych, niszczących, podsłuchiwania i tak dalej. A tam wszystko było jawne. No, dyskutowano na przykład o tym przy 15 osobach na sali i w korytarzu słuchających przypadkowych ludzi, ile na przykład trzeba wysłać do pana Lisa pieniędzy i w jakim mieście ma być przekazane, jakie hasło trzeba wymienić. I to był jak ja to usłyszałem, to od razu powiedziałem stop, a potem się dowiedziałem trochę później, że pan Lisa został aresztowany akurat przypadkiem. Mówimy o komitecie... O braku takiej... O biurze Solidarności. Tak, tak, o takim braku prowadzonym może... Prowadzonym przez Seweryna Bolsztajna. No tak, ale chodzi o to, że to nie jest może zarzut, ale ja miałem to doświadczenie konspiracyjne od dziecka, prawda? Czyli ja inaczej patrzyłem, oni może nie mieli tego doświadczenia. I powołał pan swój niezależny komitet informacji i akcji dla Polski, który sobie powiedział od razu kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, praca wielostopniowa, to matematyka mi dała. Protesty jak najbardziej, dalej informacja, wydawnictwa, gazety. Trzeci, wejście do elit z informacją. Czwarty, duże akcje, żeby budzić, bo opinia publiczna światowa usypia. Polska ich trochę może nudzić, ale uznałem, że jeżeli jest stan wojenny, jeżeli czołgi szczegło fabryk, to znaczy to jest śmierć już systemu, czyli za 5, maksymalnie 7-8 lat on padnie. A jeżeli padnie, to zabierze ze sobą cały system informacyjny, zarządzający. Czyli tym etapem było dwie rzeczy. Jedno, przygotować system tani, który będzie działał na wszelkich liniach, które są telefonicznych, jakichkolwiek ręcznych, który będzie tak prosty, że bez szkolenia można każdy po minucie pracować, który będzie miał dostęp do wszystkich baz danych na świecie naukowych, ekonomicznych,
który będzie odporny na wszelkiego możliwości jakieś psucia, który będzie można rzucać wszystko. I ostatnia rzecz jeszcze, ale pod to trzeba jeszcze przygotować kadry. A więc przygotowałem program masowego szkolenia nauczycieli i młodzieży polskiej. Przypomnę, mówimy o początku lat 90., kiedy jeszcze nie ma komputerów. W tych pana losach, w tym zaproponowaniu niezwykle wartościowych rzeczy Polsce lat 90. i jak to zostało potraktowane, na ile ta szansa została wykorzystana ku pożytkowi ludzi, można przejrzeć się jak w lustrze i jest to właśnie lustro tych przemian lat 90. Jest pan wynalazcą, jest pan automatykiem. Osiągnął pan wielki sukces we Francji i to w tych dziedzinach, które chciał pan propagować właśnie później w Polsce. Czy może pan wymienić to, co się panu udało osiągnąć we Francji? No to co mi udało, po prostu... No, mając wielkie projekty dla Polski, trzeba było to sprawdzić w działaniu, bo można robić teoretyczne, piękne rzeczy. I dlatego układ, losy, relacje, to wszystko umożliwiło mi, że mogłem stać się na samym początku inżynierem systemowym w największej kompanii finansowo-obsługowej we Francji. Inżynierem systemowym, mającym dostęp do wszystkiego, zarządzania, systemów międzynarodowych w skali świata. Następny etap to zarządzanie w rozproszeniu. Ponieważ polska struktura wtedy, no nie mieliśmy ogromnych koncernów, było to tysiące firm małych, rozproszonych i na prowincji, i w mieście, a więc zrobić system, który, mówię o zarządzaniu, który pozwoli zarządzać takim w sposób inteligentny strukturami w rozproszeniu. I ostatnia rzecz, system, który w marszu przejmie zanikający spontanicznie system zarządzania krajem PRL-owskim, bo to było wiadomo, jak padną, to będzie dziura. I trzeba zrobić system gotowy, który będzie czekał i nie trzeba i który będzie działał bez szkolenia, bez żadnych wymogów wszędzie. To już... I to były moje trzy rzeczy, które zrobiłem. A we Francji co pan, gdzie pan pracował? Co pan wdrożył? Co pan... We Francji miałem niezależną firmę, która no, po prostu wygrane nagrody, projekty dały mi duże możliwości. Oprócz tego, będąc specjalistą, no jakimś tam specjalistą, miałem bardzo duże dochody, bo w tych, na takich stanowiskach za takie osiągnięcia płacono tyle, że... A jakie stanowiska? No był na przykład szefem biura organizacji, a biuro organizacji w koncepcji francuskiej organizuje firmę od produktu, od stosunku z klientami, poprzez zasady produktu, zarządzanie produktem, optymalizacja i rozwój. A dla jakiej firmy? No to było między innymi dla Groupe de Paris i dla Mutualizini, a potem, jak to się przekształciło w grupę AXA, na początku przez kilka lat, póki nie wróciłem do Polski, dla grupy AXA. Czy może pan powiedzieć parę słów o tym swoim działaniu we Francji, obrazującym pana kompetencje? No, przede wszystkim chodziło o to, że świat się rozwijał, kraj się rozwijał, ale cały czas jakby w pamięci miałem to Polska, że ona będzie, że jest opóźniona, zapóźniona, blokowana. I rozwijając coś, jakbym na bazie tego testowałem to, co bym chciał w Polsce zrobić. I to była wielka szansa, bo na żywym organizmie dużych struktur mogłem projektować i jakby sprawdzać ważność tych koncepcji w myśle cały czas mówiąc Polska, że Polska, kraj 400-milionowy, musi skokowo wejść w najnowsze technologie. My teraz do tej pory, słyszy pani, cyfryzacja, wielki sukces, no nie krytykując nikogo, ale kilka miesięcy temu siedziałem z przyjacielem i usłyszałem, że wielki sukces, bo cyfryzacji, bo wprowadzono, że jakiś formularz do ZUS-u, że się coś tam zgłasza, jest elektroniczny. Muszę pani powiedzieć, że to nie żadna sztuczna inteligencja, to żadna cyfryzacja. Mój informatyk taki formularz z obsługą robi 15 minut. No właśnie, no i dlatego to była szansa dla mnie, że mogłem w tych strukturach robić dla nich projekty, ale które jednocześnie w mojej myśli były, że jest to jakby też jednocześnie dla Polski i tak to rozwijałem, żeby to było uniwersalne, czyli to było od razu wielojęzykowe i tak dalej. Gdzie pan pracował we Francji? Naprzód to była grupa finansowa, bardzo duża grupa bankowo-ubezpieczeniowa Groupe de Paris, potem to była Mutualizini, mała firma, która miała kłopoty, ale która miała odważnego szefa. Według mnie to był człowiek rewelacyjny. Miała kłopoty, bo co, finansowe? No upadała po prostu. I upadała. Miała 3 miliony klientów naprzód w ubezpieczeniach. Na przykład, a potem no, po 10-15 tysięcy ludzi dziennie rezygnowało, no to był dramat, że szef tej firmy, dyrektor umarł na serce z rozpaczy.
I nikt się tą firmą nie chciał już zająć, tych pracowników, no bo wiadomo, że upada. I znalazł się człowiek, BBR, człowiek, który, no może to prywatne dane, ale człowiek, który był kiedyś przyniesiony do sióstr, pod drzwiami zostawiony. I on miał taki właśnie ten, tą jakąś chęć pokazania, że jest wartościowy. I on był najlepszym uczniem, był najlepszym studentem. Na najlepszą szkołę był zawsze pierwszy, najlepszy. I on zatrudnił pana, tak? Tak, ale mieliśmy potem relacje przyjacielskie. Nasze rodziny się spotykały, nasze dzieci jeździły z jego dziećmi na wczasy razem. To był ten poziom dyskusji. I on mnie poprosił, czy mogę, powiedział tak, ty jesteś ze wschodu, ty masz inną kulturę, ty nie masz tych ograniczeń, które... I zaprowadził mnie na taką dużą salę, gdzie było chyba 50 osób. Pracowało na takich jakby terminal. I mówi, widzisz? Jest ich 50, mają myśleć o rozwoju, a firma pada. Czyli jak, ja nie mogę im dać woli, żeby oni to naprawili, bo jak nie wiedzieli, jak kierować, to nie naprawią. I powiedzieli tak, będziesz atakowany, będziesz krytykowany, będziesz ośmieszany, ale ja ci daję władzę, zrób wszystko, co uważasz, bo tylko innym spojrzeniem możesz to zrobić. Ale co pan miał zamiar? Co pan miał uratować za zadanie? Tę firmę od upadku. No ale uratować w ten sposób, żeby zrobić system, który będzie unikalny, który będzie dla klientów, żeby klienci garnęli się tysiącami codziennie, a nie rezygnowali codziennie. Dla towarzystwa, to było towarzystwo ubezpieczeniowe. Tak, bankowo ubezpieczeniowe. I co zrobiłem? No rzecz, którą normalnie się może nie robi, a szczególnie we Francji. Tam do kogoś przyjść do domu, to trzeba mieć umowy, randewu i tak dalej. Zobaczyłem wszystkich klientów, znaczy wszystkich, grupę klientów z różnych miast, którzy odeszli, pojechałem do nich. Bez randewu. We Francji to jest coś strasznego. Tego się nie robi. I proszę powiedzieć, że wszyscy mnie przyjęli. Wszystkimi rozmawiałem, dlaczego odszedłeś? Co cię bolało? Jak? I to dało takie mi wiedzę o... A co mówili? No mówili dlaczego. Na przykład dawali taki przykład. Jestem człowiekiem, który na przykład... Ja tam pracuję w ogrodzie, żona jest dozorczynią, prawda? Mamy samochód, pochodzimy z Hiszpanii czy z Portugalii. I zdecydowaliśmy pojechać na tydzień sobie do Hiszpanii, bo to nasz kraj. Jedziemy samochodem, jesteśmy zmęczeni pod koniec dnia koło granicy hiszpańskiej. No, niektórzy ludzie podsypiały wieczorem i stłuczka, ale jak stłuczka 50 samochodów, bum, 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 bum. Jeden z tyłu, jeden z tyłu. Ale co się wtedy dzieje? No, trzeba zgłosić. No, trzeba pójść zgłosić gdzieś tam. No, to trzeba naprzód ściągnąć samochód do jakiegoś garażu, do jakiejś stacji. Kłopoty, potem trzeba ekspert, zawsze był ekspert. Ekspert kosztował 750 franków. Czasami reparacja kosztowała 1200 franków, a ekspert, dokładnie taka była stawka, 750 franków. Czyli i na niego się czekało tydzień. A za ten czas płaciliśmy imobilizację, musieli płacić hotele tym ubezpieczonym na trasie popsutym, musieliśmy obiady płacić, asystans płacić. I ja wyliczyłem dla szefa, że jeden z takich wypadków, co remont kosztował 1470 franków, koszty kompanii, bo jechała duża rodzina, było 23 tysiące franków. I pan zdiagnozował te luki, czy te poprzez te wyjście na zewnątrz i szerokie otwarcie się, ale nie tylko uchem, ale i sercem, żeby zrozumieć tych ludzi. I co? I opracował... I opracowałem system, który sobie powiedział tak. Ludzie, szczególnie ludzie niezbyt zamożni. Ich nie stać na to, żeby zapłacić ileś tysięcy i potem 4 lat, 4 miesiące dopominać się, a tak było w dużych kompaniach. Grali na opóźnieniach. Dlatego zrobiłem system, który... No właśnie to sztucznej inteligencji, która zamodelowała typowe koszty wypadków samochodowych, na przykład w zależności od regionu, czy góry, czy Alpy, czy morze, od miesiąca, od godziny dnia nawet, od typu samochodu, od kierowcy, inaczej prowadzi student, inaczej dyrektor. Ta baza i ta inteligentna baza wyliczyła, jakie średnie według kosztów, typów samochodu, jazdy i tak dalej, pogody, bo jeszcze pogoda w Alpach, na przykład w marcu jeszcze jest lód, ale nad morzem już nie. Wyliczyła średnie według regionu, według osób. I w tym momencie, jeżeli ktoś zgłaszał, nawet telefonicznie na przykład, czy potem przez te moje terminale, bo ja właśnie te moje terminale, które tu prezentuję, zastosowałem we Francji, w tej grupie. Terminal, czy pierwsze takie jakby tak. Komputery? Testowanie. To było tak. I jeszcze kiedy nie było internetu. No jeszcze nie było, tak. I wystarczyło wpisać tylko słowo secur, to jest to moje słowo, które ja zdeponowałem we Francji, prawda, secur. Secur to tak jak spokój, bezpieczeństwo. To była rewolucja w skali chyba światowej, ale prostota totalna, to matematyka mi dała tę analizę. Wpisać tylko gwiazdkę, to znaczy, że coś będzie innego i wpisać numer rejestracyjny.
I system wszystko wiedział. A tak normalnie wymagali ubezpieczenie, polisę, numer polisy, pada deszcz, mam wypadek, wieje wiatr, numery czasami miały 26 znaków. I to spowodowało, tak? Że zgłoszenie wypadku, to wystarczyło tam nawet coś no, z budki powiedział tylko, mam zdarzenie z tyłu, no jakie straty, no zdarzach i tak dalej. Że nawet nie musiał, że tak powiem, jechać gdzieś do garażu. System mówił tak, bo wiedział od razu, kto to prowadzi, czy ma udział własny, czy miał wypadki, wszystko wiedział. I jak był to klient normalny, to system proponował mu od razu wypłatę. Wyliczając średnie za poszczególne lata, region, typ i tak dalej. Za 15 minut było pytanie, możesz to naprawić za na przykład 1300 franków. Bo żeśmy to, ta baza to podpowiadała. I teraz klient się zgadzał, oczywiście, bo wiedział w innych kompaniach, to będzie 4 miesiące czekał. Będzie po hotelach się szwendał, jego sklep, którym obsługuje na przykład jarzyny, będzie, nie będzie mógł jeździć i tak dalej. Czyli pan opracował system, który... Analizował, wypłacał, rozumiał ludzi, interesy ludzi przede wszystkim, a nie tylko technika. Z firmy ubezpieczeniowej, która upadała, coś, i co się wtedy stało? Jak pan zaczęli masowo klienci zaczęli wracać, ale jednocześnie... A ilu tych klientów było w sumie? No, na początkowo, jak mieli chyba około 3 milionów, potem upadało, to już było bardzo mało, ale momentalnie się to odwróciło. I my mówimy teraz o narodzinach firmy AXA, tak? No między innymi o jednym z elementów, bo głównym elementem trzeba oddać, że to był geniusz Claude'a Bebeara. To był jego geniusz, bo on miał odwagę na to pójść, bo to nie jest tak łatwo dać komuś cudzoziemcowi z akcentem prawo i jeszcze co zrobił? Usiadł ze mną, na przykład mi zrobił test na inteligencję, no bardzo dobrze, muszę pani powiedzieć, ale taki nie test znaczki, tylko to była rozmowa o cywilizacjach, o cudach, o kulturze. Tak. I takie pismo, dyktował mi pismo, ja niżej podpisany Andrzej Dymiński, zdjęłem kropeczki puste, zgłaszam natychmiastową dymisję, bez żądania odszkodowań i tak dalej i podpisać się. I powiedział tak, ja to daję do sejfu. Piękne słowa, ale po co? Po to, żebyś wiedział, że masz tutaj tak dobrą posadę, żebyś wiedział, żeby tej mojej firmy nie rozsadzić przez nadmiar tych pomysłów. No, no i po roku mi oddał to pismo. Tak? Tak. A ile lat pan tam pracował? No, pracowałem 6 czy 7 lat, już nie pamiętam. No, mniej więcej 6. I w tym ale dlaczego? Ja bym pan na nogi tak. Tą no, ja, no nie ja postawiłem, bo to cała ekipa, ale bo ten system umożliwił likwidację kosztów wewnętrznych. Z ilu członków tego towarzystwa do ilu? Potem to już było, nie wiem, to stała się największa we Francji grupa, większa niż państwowe. Potem zaczęła kupować ubezpieczenia w Anglii, w Australii, w Belgii, Royal Belge na przykład, w Ameryce. I pan jakoś został doceniony we Francji? No zostałem, ale chcę dobrze podkreślić, że to nie jest tak, że ja zrobiłem wszystko. Ja byłem tym elementem, który dał narzędzie i od tego narzędzia, gdyby dyrektor nie rozumiał tego, to mogło być w ogóle źle, ale on właśnie otworzył się, on rozumiał. On miał przyszłość, on miał ambicje i coś powiedział pięknego kiedyś na zebraniu dla załogi, co się nie podobało tym różnym starym. Powiedział tak, moja kompania musi kiedyś być pierwszą na świecie, ale daj ludziom nadzieję. Teraz mówię tak, chciałbym, żeby na korytarzach naszej firmy rozlegały się głosy i akcenty z wielu krajów, bo ja mówię z akcentem, prawda, polskim, nazwijmy to. Ale to był odważny człowiek. To by było niemożliwe, gdybym nie miał zaufania tego człowieka, który według mnie był geniuszem. On stworzył potęgę akcji. On osobiście. Ja mu tylko pomogłem w małej części dotyczącej, że mi pozwolił zastosować te moje pomysły, koncepcje sztucznej inteligencji, zarządzania i do tej pory chyba nie ma kompanii, nie wiem, przynajmniej nie wiem, która by potrafiła odpowiedzieć, klient zgłasza przez komputer teraz czy przez telefon i w zależności od analizy sytuacji czasami mówi nie, wyślemy eksperta, bo jak był ranny na przykład ktoś, no to wtedy zawsze trzeba wysłać, bo to różnie, ale która by wypłacała, mój przelew wychodzi za 15 minut. Nie ma takiej na razie do tej pory. No. Ja to chciałem tu w PZU zgłosić. Przyszedłem, pokazałem. Nie pamiętam Wieczerak, nie wiem jak się nazywał ten prezes. Nie wierzył. Wobec tego powiedział, że wdroży jak uwierzy. No to przyjechali przedstawiciele AXA, ale incognito, bo taka duża firma jak przyjeżdża do Warszawy, to się giełda rusza, prawda zaraz. Że na wschód albo nie na wschód i tak dalej. W sobotę cały dzień spędzili. Pokazywali, tłumaczyli, mówili, że to ja zrobiłem, że to jest mój system. Że oni wykorzystali. I proszę sobie wyobrazić, że jedyne pytanie potem, bo był pan Wieczerzak i było dwóch ekspertów i tyle zrozumieli eksperci wcześniej z PZU, że zapytali szefa największej kompanii wtedy na świecie, panie prezesie, czy pan projektuje w COBOL-u pana aplikację? Proszę? No to właśnie. Czy pan co? Oni tyle zrozumieli, że co ich zainteresowało, to nie cała koncepcja, tylko czy
pan do prezesa tej firmy powiedzieli, czy pan projektuje w Cobolu aplikację. A co to jest Cobol? No Cobol to był taki przestarzały język, który wtedy w Polsce stosowano. No to było jedyne zainteresowanie i on zaprosił, żeby przyjechało całe kierownictwo do Paryża, że wszystko pokaże, udostępni wszystko i że upoważnił mnie, bo ja mu powiedziałem, że ja to robię między innymi dla Polski, że bez kosztów, że ja to wdrożę bez kosztów. Łącznie z systemem wykrywania samochodów skradzionych, nawet wtedy, kiedy jeszcze właściciel nie zgłosił wypadku. Ale to było tylko polskie rozwiązanie. Pokazałem to w komendzie głównym, wszystko. No i potem się okazało, że wtedy kradli rocznie 56 tysięcy samochodów w Polsce, że PZU się tym nie zainteresowało zupełnie. To nie było interesujące. A potem ja to chciałem za darmo zrobić. Zrobiłem, pokazałem to. Kiedyś mogę pani szczegółowo to opowiedzieć. No ale potem, wie pani, ciekawsze były wyjazdy do Ameryki. I koszty jakieś wielomilionów dolarów. Trzeba się przejechać pod jakąś łapówkę, futra wziąć jakieś pod takie, stołem. Tak. Projektował pan, produkował pan również systemy dla francuskiej armii, tak? Tak, i to jest chyba wielka moja duma, ale nie to jest moja duma, to jest duma moich polskich profesorów, matematyków, elektroników, którzy jeszcze w części dużej byli jeszcze ze Szkoły Lwowskiej, bo to byli profesorzy, którzy na Śląsk przeszli z Lwowa, z Politechniki, no wspaniałych ludzi. Jak oni się zachowali wspaniale w 68 roku, jak nas bronili przed wyrzucaniem. No, wspaniali ludzie. I ja no, im to zawdzięczam przecież. Oni pokazali mi zupełnie nową wizję, albo profesor Węgrzyn. I jaki to był wspaniały człowiek. On miał wizję. Proszę sobie wyobrazić, i to mówię z pełną odpowiedzialnością. Ja studiuję w latach 60. Nikt nie słyszał o sztucznej inteligencji. Nikt nie słyszał o samochodach automatycznych sterowanych przez roboty. Mówimy teraz już o Polsce. Teraz o moich studiach mówię, że to zawdzięczam właśnie temu całemu procesowi, że myśmy mieli zadania takie, zaprojektować autostradę, na której samochody jeżdżą same bez kierowców. I żeśmy to robili. W latach 60. I modele robiliśmy, tak. Przy lwowskich profesorach. Tak, ale proszę, to się płakać chce. Jacy to byli wspaniali ludzie, ale jakich oczywiście niszczono, dołowano. I opracowaliśmy nawet model autostrady, gdzie wtedy to rozwiązanie, które nie było jeszcze wtedy takie komórki powszechne, prawda? Ale zaprojektowaliśmy w ten sposób, że budując autostradę, czy jak jest budowana, wklejając pod spód kable elektryczne, przepuszczamy różne częstotliwości przez te same kable. Samochód wjeżdża, jakby rezerwuje na czas przejazdu częstotliwość, gdzie chce dojechać i autostrada sama planuje, jedzie po całej Ameryce. Myśmy takie rzeczy robili. W Polsce, w Gliwicach, tak. Ale tutaj wracamy do Francji. Ale ja to zawdzięczam. To właśnie to wizja, albo na przykład teoria czarnej skrzynki profesora Węgrzyna. No rewelacja. Teoria, ale tu duża matematyka jest potrzebna. Teoria czarnej skrzynki, czyli mamy zadanie, jest coś, na przykład skrzynka, ale tym coś, ja potem zrobiłem algorytm sterowania kolumną syntezy amoniaku, nie będąc chemikiem, i która została wdrożona właśnie przez te narzędzia wspaniałej matematyki, rachunku macierzowego, skalarów, optymalizacji, metod numerycznych. To jest potęga polskiej nauki. No ale tacy profesorowie potem byli wyganiani, wyrzucani, prawda? Ale ja to wykorzystałem. Tak. To jest duża rola właśnie tego mojej edukacji. Dobra. We Francji jesteśmy i produkuje pan dla armii co francuskiej? Karty matki, tak nazwijmy to, główna karta sterująca czołgiem, walką, elektroniką, ochroną czołgu, sterowaniem. To pan opracowuje? Tak, bo trzeba było tak zaprojektować taką kartę. To jest ludzie, którzy robią karty, wie jak to wielowarstwowo się programuje naprzód. To potem się wytrawia, potem jest około 2000 mikroelementów sprowadzonych z całego świata, które naprzód się robi kartę, a potem się ładuje na to programy sterujące. Podobną technologię stosowaliśmy do rakiet meteorologicznych, które są kilka razy dziennie wyszczeliwane, żeby dawać informacje dla wojska, dla armii, ale także dla samolotów o przyjemnych pogodach, wiatrach, sztormach. Do dzisiaj to działa? No teraz ja już jestem, dawno już przestałem ja to produkować, bo uznałem, że Polska jest moim krajem, moim kotwicą, moim portem. I wróciłem tu rezygnując z ogromnych pensji, apanaży, wszystkiego. I tutaj mnie spotkało to, co pani wie. I właśnie teraz o tym, jak z takim ładunkiem wiedzy, inwencji, potencjału, doświadczenia na rynku francuskim wraca pan Andrzej Dębiński natychmiast już pod koniec 1989 roku, kiedy upada komunizm. Chcąc wprowadzić te innowacyjne systemy na polski rynek. Co się dalej dzieje? Na swój koszt. Do Polski. Co się dalej dzieje?
O tej historii porozmawiamy za tydzień. Zapraszam Państwa bardzo. Thank you.